Witaj, mam na imię Paweł. Jeśli jesteś w trudnej sytuacji i szukasz bezpłatnej pomocy na terenie miasta Opola, to mam dla Ciebie dobrą informację. Zarówno w Opolu, jak i w całej Polsce działa system nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji. Jest to propozycja dla osób, których nie stać na płatną poradę specjalisty. W Opolu zlokalizowanych jest w sumie 5 punktów nieodpłatnej pomocy. Jest ona udzielana przez adwokatów i radców prawnych, którzy wskażą Ci możliwość rozwiązania Twojego problemu, analizując stan prawny, Twoje uprawnienia i obowiązki, pomagając sporządzić niektóre pisma, w tym o zwolnienie z kosztów sądowych, a także informując o ryzykach i kosztach skierowania sprawy do sądu. Jeśli chcesz skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, to pamiętaj, że doradcy pomogą Ci wyjść z trudnej sytuacji, a Ty będziesz mógł skorzystać z porad w obszarze m.in. swoich praw i obowiązków, stworzenia planu działania, spraw dotyczących zadłużenia mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W razie potrzeby zostaniesz skierowany do odpowiednich instytucji, gdzie również otrzymasz darmową pomoc. Trzecim obszarem pomocy na terenie miasta Opola jest nieodpłatna mediacja. To popularna metoda rozwiązywania sporów z udziałem bezstronnego mediatora, z której warto skorzystać, zanim zdecydujesz się na drogę sądową. W wyjątkowych sytuacjach dotyczy to przede wszystkim osób ze znaczną niepełnosprawnością lub doświadczających trudności w komunikacji. Pomoc może być świadczona poza punktem, także poprzez środki komunikacji na odległość. Aby skorzystać z pomocy, trzeba się najpierw zarejestrować. Można to zrobić telefonicznie pod numerem 77 54 11 356, drogą mailową npp@um.opole.pl lub przez stronę zapisy-np.msgov.pl. Szczegółowe informacje, w tym o godzinach pracy, lokalizacji punktów oraz zakresie świadczeń, znajdziesz na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola. www.opole.pl